Nasza stolica jest pod okupacją. Na południu armię wroga dziesiątkują wojska naszych wasali. Tereny położone w Europie są pod całkowitą okupacją wroga, który ma w zasadzie niesamowicie dużą przewagę morską, jak i lądową. Ale nasze armie już płyną z Azji, zmierzają ku wybrzeżom Afryki. Część już wojsk wylądowała, stoczyła pierwsze zwycięskie bitwy. No i co, niedługo druga połówka również wyląduje i mam nadzieję, że to skończy nasze kłopoty w tym regionie. Przy okazji totalnie anihilujemy floty przeciwnika. W takim momencie ten event o 25% robię taniej monumenty. Fajnie! Ogólnie tej wojny się za bardzo nie boję. Musimy ją toczyć na tak długo, żeby z tej wojny wyszła nam Hiszpania. Mniej więcej 5 lat. Ale wolę innowacyjność. Chociaż teraz spojrzałem, że to nie Hiszpania ma większą część wojska. Oh my god, Portugalia aż takie liczby wystawiła? No nic, przynajmniej zacznę budowę tych wszystkich monumentów, które mogę. Niekoniecznie będę je robił jeszcze w tym momencie, przyspieszał. Przynajmniej nie wszystkie. O, tutaj jeszcze od Sangu możemy fajny monument zabrać. Clergy, Loyalty, Equilibrium zwiększone o 15%. Ej, i kolejny buddyjski, patrzcie, siła misjonarzy plus 2. Też możemy to mieć. I ten monument, National Unrest minus 2, to może powodować, że naprawdę fetyszyści, horda, to może być jedna z najlepszych nacji teraz do podboju świata. Bo już naliczyłem 9 punktów do National Unresta w tym momencie. Oczywiście nie doliczam tych z idei, z misji i tak dalej. No ale koniec jarania się fetyszystami, chodźmy niszczyć Hiszpanów, bo jak mówiłem, na tym mi najbardziej zależy. Hiszpanie mają przewagę w dyscyplinie, jak i w moralach, mają lepszą armię. No ale my mamy w teorii przynajmniej większą armię na ten moment. Wow, gdzieś mi coś znowu zatopiono. Ich niszczymy. Postanowiłem też skonsolidować moje wojska, podbijać te prowincje i dopiero wtedy ruszymy odbijać moją stolicę. Najbardziej mnie zaboli jednak to, że stracimy całe prosperity. No ale ten region zawsze jest dość ciężki do obrony, niestety. Dużo jest nieskolonizowanych prowincji, przez co nawet jakbyśmy mieli fortecę. Oj, jeszcze mi doradca umarł. No to przynajmniej weźmy jakiegoś do dyscyplinki albo morali. I cyk, kolejna armia dostaje łomot. Południe obronione oraz pod okupacją. No i fajne to akurat jest, bo to zaczyna nabijać Warwick z ostrzyn Kastylii i chętniej ona może zaraz wyjdzie z tej wojny. Chociaż nadal jest pozytywnie nastawiona. Najgorsze to teraz będzie łapanie tego wszystkiego. I kolejne bęcki dla Hiszpana. Bardzo mnie zastanawia, skąd on ma 3 gwiazdkowych dowódców. Przecież to jest kolonia. Chyba kolonia. Szturmujemy naszą stolicę! I teraz totalnie przyszłościowo buduję tutaj fortecę. Zapomniałem o tym. Oh my god, jeszcze więcej tego nadchodzi. Topimy kolejną flotę. Wygląda, że zabrali armię z Europy. Trzeba tutaj zrobić teraz szybki desant i wyjąć Hiszpanię z wojny i potem lecimy na stolicę Portugalii. Tymczasem bang, 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 bang. Stack wipe. Pięknie, nie będziecie zdobywali mojej ziemi. A teraz znowu trzeba odbić naszą kolejną fortecę i tu w sumie zamknie moich przeciwników u nas. I kolejny stack wipe i zróbmy Hiszpanią zonka, który lecą na tą prowincję. Nasza ciężka flota tutaj jest, więc spokojnie zaraz weźmie przeciwnika, wyjebiście, a my się wbijamy. Ale czemu to ja dostałem minus, jak to moja prowincja jest? Ej, czuję się oszukany. Fajnie, że tutaj jest forteca, nie? I fajnie, że ona jakkolwiek zatrzymuje przeciwnika. Ja wam dam przychodzić na mo... O nie, jakiś generał mi zginął, ale tak jest... Wow, dziś bitwę przegrałem. O, a to nowość. Odbijamy Wargola. Pierwsze rozwinięcie, no to niech będzie roczny absolutyzm. Raczej nie mogę jak szybko inaczej nabijać. I teraz robimy sneaky akcję, lecimy na Toledo. No, zabierzemy sobie troszeczkę ziemi. Dziękuję. I Kastylia wychodzi z wojny. No i teraz wracamy na nasze terytorium i lecimy od razu na stolicę Portugalii. Portugalia chyba ma dzięki swoim koloniom głównie te wszystkie armie. Ej, to ja może się skupię jeszcze na podbojach Portugalii w najbliższym czasie i przechwyceniu tych wszystkich kolonii, bo teraz sprawdziłem, że Portugalia jest dość mała. 153 punkty wojny potrzebujemy, żeby ją podbić. Gdybyśmy nabili absolutyzm, może byśmy ją zbili poniżej setki. Oh my god, tylko ten absolutyzm.
turyzm, no to jeszcze po zdobyciu stolicy okupujmy co się da. Zerwijmy relacje Portugalii z Etiopią, bo zaatakujemy za chwilę Etiopię i zabierzmy tą część prowincji. Zobaczymy, a nuż ją na tyle zmniejszymy, żeby może ją podbić w kolejnej wojnie. Jeszcze nie. Wziąłem ponowny sojusz z Francją, ale będę miał w pamięci, że nas zdradzili. O, Lyon da mi okazję zresetować relacje z oboma krajami. Wyjebiście! O, Bachmanis nawet zjadłem, nie zauważyłem tego. Powiem wam, że aż z ciekawości sprawdziłem i chyba naprawili wreszcie problem z autonomią. Liczy się prawidłowo. Tak, przeładowałem i mamy od razu po 90% autonomii w każdej jednej naszej prowincji. Super, właśnie kilka moich exploitów do World Conquesta odpada. Ale na szczęście cały czas działa możliwość przyjęcia buntów autonomistów, no, żeby sobie wygrali, no i następnie będziemy zmniejszali tą autonomię. Wiem, że to też spowolni teraz mój progres gatheringu, no ale on i tak jest dość niski. Szczerze mówiąc, mało co liczę na tą teokrację, bo jeżeli dobrze wszystko obliczam, to najwcześniej 1680, najpóźniej 1730 rok będę mógł stworzyć teokrację ze wszystkimi reformami. Gdyby to był stary system, to szczerze mówiąc już byśmy mieli tą teokrację. Te czekaj, my dostaliśmy też tych separatystów w prowincjach, gdzie mamy 90%? Kolejny bug paradoks! Oni powinni być tylko i wyłącznie w naszych state'ach, nie w terytoriach czy w trade company. No i mamy 52 punkty absolutyzmu, co nam daje prawie Portugalię na jedną wojnę, prawie. Ale jeszcze jest za duża, więc będziemy ją zjadali. No i atakujemy Lyon. Mamy wszystkie nasze wojska tutaj w okolicy. Jeżeli coś bardzo źle pójdzie, możemy zawsze wezwać Francję. Ale raczej tego nie przewiduję. Portugalskie armie są przez nas totalnie anihilowane. Jak nasza flota! Boże, ile się tego tutaj zebrało. Dobra, cofamy ją. Nie chcę tracić tych okrętów. Nie ma sensu bić się z tyloma okrętami ciężkimi. Pobijemy się na razie na lądzie z Portugalczykami. Jakiego pecha ma Portugalia? No nie mówcie, że nie... Przed Stakłaj, pięknie. Nie trzeba było mi wojny wypowiadać, to bym się tak nie mścił. No, przynajmniej jeszcze przez 100 lat. W sumie to jestem głupi, czemu ja nie wzywam Francji do tej wojny? Przecież to zajerwie ich gwarancję na Kastylii. I w sumie Lyonu nie będę pod... Nie, dobra, podbiję tą jedną prowincję, żeby mieć przejście, ale jeszcze go zostawię, żeby nam służył jako zabezpieczenie. Jedyny plus to dostawanie tego manpowera na poziomie very hard. Bardzo fajne. Teraz jeszcze ten czas postoju 5 lat, bo będę stał te 5 lat, wykorzystam na dwie rzeczy. Jedna z nich, no to co widzicie, czyli budowanie manufaktur w Indiach. Już i tak nam się bardzo ich dużo buduje, a będzie budowało się jeszcze znacznie więcej. Teraz robię sobie to, szczerze mówiąc, totalnie inaczej niż zwykle, bo już jestem znudzony. Klikam sobie po danych dobrach i je zabudowuję po kolei. Drugą rzeczą jest rozwinięcie idei administracyjnych, bo właśnie w nie poszedłem. Core creation cost zmniejszam. Mam bardzo dużo stabilności, więc mam nadzieję, że humanistyczne i ofensywne mi się nie przydadzą. Zobaczymy. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie, żebym może jednak poszedł w też nawracanie świata na fetyszystów, bo jeszcze nigdy w sumie tego nie robiłem. A chyba jest nawet za to achievement? Albo i nie, coś się myliłem. A we, wpadnijcie na NEBE, obecnie trwa tam wyprzedaż największych hitów listopada. 3% zniżki z kodem LUKAS, linki w opisie. Nadszedł czas zapłaty, atakujemy Portugalię, na szczęście nie wzięła żadnych sensownych sojuszy, jakaś Pima tam jest, Francję wzywamy, Show Superiority, Holy War i wiecie co? Udało mi się ją zbić poniżej 100%, więc możliwe, że ją zjemy. Zapomniałem, że z ery mamy jeszcze tutaj Administrative Efficiency. A to ciekawe, jak wezmę religijne Cassius Belli, to już się nie zgadzają. Ale wciąż po wypowiedzeniu wojny mogę ich po prostu wezwać. Ale durnota. No, Portugalia chyba się nie spodziewała naszego nadejścia. Nie wiem, jakim cudem mam 6 morali do 4 i 6. Czy wziąłem technologię do przodu? A, wziąłem technologię do przodu, żeby nabić sobie innowacyjność. No przecież, no jak mi przykro Portugalio. W międzyczasie naprawdę dużo manufaktur zbudowałem. Pamiętacie, jak tutaj nie było praktycznie ani jednej manufaktury? No to teraz troszeczkę więcej ich jest. W międzyczasie jeszcze podbiję sobie Mogadiszu, żeby mieć dostęp do Etiopii, która jakimś dziwnym trafem przegrywa wojnę z Mamelukiem, Jasem i Jemenem. Nie wiem, jak tak duża Etiopia może z kimkolwiek przegrywać wojnę, no ale okej. Bot to bot, nawet na Weryhardzie mogą być głupie. I w sumie mogę też zacząć zabierać z tego regionu jak najbardziej wojsko z powrotem do Azji, żebyśmy tam dalej podbijali.
Nie ma sensu już tutaj teraz go trzymać. Kastylię pokonamy razem z Francją. Skoro już nie daje Francja gwarancji Kastylii, to jak najbardziej tu mi wystarczy 40 tysięcy wojska. No więc znowu bierzemy naszą armię i wysyłamy. Czy może tutaj ją wysłać? W sumie na razie tutaj wyślimy. To może mi... Gdzie Mogadiszu miało jeszcze wojsko? No co za... Ja nie mogę. Kolejne, muszę jeszcze jakieś budynki gdzieś kasować. Nieważne. No, lecimy z Gaveringiem. Tego w żaden sposób nie pominę. Zanim monumenty zrobimy, muszę mieć zapas Gaveringu. Bo trochę go mało mamy obecnie. Wreszcie po tylu latach uzyskałem Cassius Belli na podbój Etiopii. Ech, i teraz mój ulubiony moment. No, w teorii mogę już wygrać wojnę, no ale to się zakończy posiadaniem Portugalii na wasalu. Mega nielojalnym wasalu, którego na pewno szybko nie integrujemy w żaden sposób. Jedyne co możemy zrobić, to w tym momencie zakończyć tą wojnę, tylko wcześniej zrobić doczekać do pierwszego, zapisać sobie, stworzyć wasala i wtedy nam się odkryją wszystkie jego prowincje. Znaczy tego wasala. Wziąć kartkę, długopis, spisać wszystkie ich nazwy i modlić się, żeby nie były wyszarzone. Więc ja idę podpatrzeć, gdzie, jakie prowincje ma mój wasal. Nie jest aż tak źle, ale na bank tak osłabiona Portugalia straci wszystkie swoje kolonie. No i widzicie, pojawiły nam się takie punkciki. Teraz każdy jeden z nich muszę spisać, bo to oznacza, że albo tutaj swoją stolicę ma kolonialna nacja, albo jest to prowincja portugalska. Zrobić Alt F4 i jeszcze raz zobaczyć w pokój. I potem od nowa wszystko zaznaczacie i na liście szukacie tych prowincji, które macie sobie spisane i modlicie się, żeby to nie były wyszarzone prowincje, bo jeżeli będą wyszarzone, to podbijecie je dopiero po 1700 roku w erze rewolucji. Ewentualnie możecie brać Portugalię na wasala, ale wtedy na bank będziecie musieli to wszystko tutaj popodbijać. A to będzie upierdliwe. Niestety na tej liście również są prowincje kolonii, więc i to jest mega, mega słabe. No i mam przerąbane Galapagos. Nie jestem w stanie zrobić korem. To wtedy najlepiej zrobić coś innego. Po prostu zostawiamy większość tych prowincji jednak europejskich, albo w zasadzie te sobie wezmę, ale wszystkie te europejskie zostawiam. Zabieram wszystkie pozostałe, które mogę w tym momencie. I może jeszcze tutaj byśmy wzięli, żeby dostać kolonię, to poszerzy nasze zasięgi następnym razem. Dzięki temu będę miał cały czas dostęp do ich stolicy, która będzie w Europie i tak dalej, i tak dalej. A teraz będę próbował od nich ukraść mapy następnym razem. Trochę prowincji do korowania. No to lecimy prosto w Indochiny. Okej, to będą trochę upierdliwe te wojny, bo się zrobiły dwa duże bloby się zrobiły. Hipsał i Ayutthaya. A muszę najpierw przejść przez Pegu, który ma bardzo fajny monument. W międzyczasie przy pomocy Francji zatłuczemy Hiszpanię, a od Portugalii zresetujemy sobie Trusa. Muszę przyznać, że ten paw bardzo fajnie wygląda na fladze i same bitwy też są nawet całkiem sporym wyzwaniem. Widać, że nadrobili technologię i kraje tutaj, zresztą w tym regionie, mają zazwyczaj dobre idee militarne własne. No, pozbywanie się tych nacji jest gorsze niż myślałem, a musimy to robić, bo chcemy ich bezpośrednio podbijać, inaczej będziemy stracili sporo punktów dyplomatycznych, a cały czas jednak chcę wprowadzać technologię z wyprzedzeniem, żeby mi innowacyjność rosła. I cyk, kończę kolejny monument. To już w sumie tak sobie odkryłem, że 1000 budowy, 1000 na ulepszenia, 2500 na budowę, 2500 na ulepszenia i tak dalej to wygląda. Tańsi adwajzorzy, prestiż, a kolejny to chyba zrobię ten monument, tak, do wszystkich estate'ów. I kolejny monument ukończony. Ach, nie zwróciłem uwagi, że Austria będzie w tej wojnie. Ups! Tak, właśnie znowu toczę wojnę z Portugalią, ale może by się okazać, że ta wojna pójdzie na White Peace'a, bo nie wiem, czy mi Francja wygra z Austrią. Chyba wiem, czemu Etiopia przegrywa wszystkie wojny. Czy ktoś gdzieś tu widzi fort? Tymczasem, tak czy siak, wypowiedziałem już drugą wojnę w Indiach. Będziemy tutaj zajmowali te pozycje, White Peace'ujemy Hipsał i bierzemy Ayutthaya jak najwięcej, bo da mi to dojść już do Malaki. Będziemy tam podbijali, jak i w kierunku Ming. I Portugalię wziąłem ostatecznie jednak na wasala. Co prawda jest teraz mega nielojalny, ma bardzo duże niezadowolenie, ale w przeciągu 30-40 lat go spokojnie integrujemy, a mamy tyle czasu spokojnie też do końca gry. Sprawdziłem też Liberty Desire wszystkich subjectów, jest zadziwiająco niskie.
nawet tych największych, jakim jest portugalska Brazylia. Główne minusy mamy jednak z ilości wojska portugalskiego, które myślę, że będzie za chwilę mocno redukowane. W międzyczasie też zaczniemy zjadać pozostałych wasali, więc też spadnie Liberty Desire, resztę będzie dość łatwo sobie podbić. Mam też już włości u Ayutai, doszedłem aż do Daivei i tutaj będziemy przejmowali koniecznie ten jeden monument. W sumie on mi zmniejsza autonomię we wszystkich moich prowincjach, w zasadzie to terytoriach Trade Company, co jest najważniejsze, i będzie miało to wpływ na wzrost progresu, którego już mamy prawie 900 punktów. Wow! Ej, idzie to znacznie szybciej niż myślałem, mimo wszystko. Najbardziej się jednak boję tego Osmana. 1 milion wojska. Ja nie wiem, jak ja to rozwalę, szczerze mówiąc. Lol, od kiedy można dawać... w sumie to małżonkowi. Tak, bo mamy królową. To od kiedy można dawać małżonkowi dowództwo wojskowe? Niesamowite, nigdy na to nie zwróciłem uwagi. I chyba jakiś bug jest, bo zobaczcie, 4 na 4... A tutaj jest napisane, że płacę. Mamy też bardzo fajny roczny przyrost prestiżu już dzięki monumentom. No i w sumie poczekajmy, niech pokasują mi wasale wojsko. Nie wiem, w trakcie wojny tego nie robią w ogóle, ale jak tylko pokój się zaczyna, to zobaczcie, liczba się zmniejsza. Cyk, kolejny monument załatwiony. Wiecie, co się zdarzyło dziwnego? W momencie, kiedy Portugalia zaczęła być wobec mnie lojalna, nagle zeszła na gigantyczny minus z incomem. Akurat miałem szczęście to widzieć, bo tak sobie patrzę, jak tutaj to wygląda, czy mogę jeszcze jakoś zbić Liberty Desire. I tak miałem 50, 49 i nagle taki minus wywaliło. Nie wiem, od czego to zależy. Kończę też rozbudowę pałacu w Bangkoku. Ja buduję jeden monument na ile? Na rok? Dwa lata? I cyk, podbijamy kolejne terytoria. Mamy dostęp dzięki temu do Cangu, a tutaj jest pewien monument, który zauważyłem, że również możemy mieć. Mamy więc prawie całą Burmę podbitą, tylko ja tu cały czas nie widzę centrum handlu. Nie ukrywam, trochę mnie to wkurza. I możemy dalej przesyłać stąd pieniądze. Wyjebiście. Rozpoczynam też zjadanie naszych dwóch kolejnych wasali, którzy są mega useless. Orisę powiem szczerze, że zostawię sobie na dłużej, bo wystawia około 100-tysięczną armię i jest naprawdę przydatna. Myślę, że też musimy zaatakować realnie Ming. Przekroczyliśmy pułap 50 punktów agresywnej ekspansji. Sam Ming ma około 200 tysięcy armii, więc tak musimy go zacząć podbijać. A mamy znacznie większe siły. I to jest mega, mega śmiesznie. Zobaczcie, 28% i taki kawałek Mingu mogę ugryźć i go tak powoli zjadać cały czas. Tylko realnie mogę to zrobić za niecałe 2 lata. I cyk, bez większego problemu. No, spora część Mingu wpada nam pod buta, a Ming zjemy jeszcze w 2-3 kolejnych wojnach. Co najważniejsze, też rozwiązuje mi się koalicja, a na tym mi zależało, żeby teraz dostać Pagu, coś tam, dla nas. I czy ty, Malwo, niestety jesteś połączona z nimi w sojuszniku, nieważne, dziwne słowa. Zwijmy sobie Francję, która nie wiem, czemu nagle chce brać udział w tej tutaj ma prowincję, ja się cieszę. Wojska, jak już widzicie, wszystkie są na pozycjach, tylko bez przydzielonych generałów. I znowu lecimy symfonię okupowania, podbijania, naszą ciężką flotę też wysyłamy. I powiem wam, że przez ten brak centralizacji mam bardzo mało sailorsów. Normalnie miałbym już 2 razy więcej w stolicy. Bardzo mało manpowera, którego bym miał zazwyczaj około 4000 w tym momencie. Właśnie przenosząc development do stolicy. Bardzo dużym nerfem jednak się okazało być zmienienie mechaniki całej tej centralizacji developmentu. No, obniżenie autonomii o 10% powiększyło mi mój income o 100 golda. Dosłownie, miałem tutaj 700. Sprawdzamy, czy w koalicji nie będzie Osmana, bo jeżeli by był, to byłaby to moja kaplica. Ciekawe, że Kastylia, która jest katolicka, dostanie tak dużo agresywnej ekspansji za zjedzenie sunnickiego kraju. A Osman ma wyrąbane. 158 overextensji minus 41, czyli mniej więcej po tyle mogę zjadać kraje. Nie znaczy to, że buntów nie mam, bo ich długa jest bardzo lista, ale nie jest źle. Kiedyś podbijałem, miałem tutaj na tej liście tylko same plus 25 na przykład. A, i nie robię cały czas Court and Country Disastera z prostego jednego powodu. Ponoć jest obecnie zbugowany, sprawdzałem to na konsoli i na tej wersji, która jest obecnie, zamiast dostać absolutyzm na koniec plus 20, dostajemy minus 20, więc
Podczas tego podejścia nie będę miał 100% absolutyzmu, 80% to jest chyba max, w który pójdę. Ja pierdziele, pierwszy raz widzę, żeby bot to zrobił. Wziął hegemona militarnego, oh my god. Tu przegapiłem jeszcze kolejny monument, tylko szkoda, owned province in area, tylko plus 3 do strength, ale global modifier, plus 2 do siły, dodatkowych dwóch misjonarzy. What the f... Przecież to jest tak OP, czterech misjonarzy, Missionary Strange plus 2. Tutaj mamy kolejny monument, Missionary Strange plus 2. Fuck! O, mogę też mieć Angkor Wat i tańszą technologię. No tego się nie spodziewałem. A tutaj sobie tak zamykamy i ją zjemy w kolejnych wojnach. Zresztą w ogóle już mamy większość Indochin, te kraje może moglibyśmy olać. No ale dojem je za jakiś czas. Zresztą i tak mi zaczyna znowu brakować punktów administracyjnych, mimo iż dostaję 17 punktów. A nawet 18, bo jedną politykę wyłączyłem. Atakuję teraz Kastylię, trzeba ją troszeczkę zmniejszyć, bo jest za duża. Pozbawię ją głównie pewnie tych terytoriów, które ma pokolonizowane. A w międzyczasie szykuję się do wojny zbliżającej z Mingiem, bo z nimi nam schodzi trus za 4 lata. Myślę, że też mapy muszę ukraść w tym regionie, żeby wiedzieć, co dalej podbijać. Powiem wam szczerze, że chyba pierwszy raz na sam koniec zostawię po prostu sunnitów do podboju. Europa mi się wydaje po prostu łatwiejsza do podbicia niż milionowa armia Osmana, 600-tysięczna armia Perska czy półmilionowa armia Maroko. Nie spodziewałem się, że to aż tak zblobuje. Na ten moment mam 5000 developmentu i większość z tego jest mojego. Mamy też 818 golda incomu. 501 golda czystego. Mogę wystawić, o, półmilionową armię. Czemu to tak aż wzrosło? Chyba te 10% aż tyle mi dało. To powiem wam szczerze, że jest spora szansa, że pójdziemy w hegemona ekonomicznego, a nie w militarnego, którego byśmy spróbowali na przykład przejąć od Osmana, bo hegemon ekonomiczny ma fajne bonusy, które nam się przydadzą. Czyli goods produce, autonomia, a autonomia wpłynie na liczbę wojska, którą możemy posiadać, oraz governing capacity również zostaje nam zwiększone o 20%. Jedyne, czego by mi bardzo brakowało, to national unrest minus 3 z militarnego, bo te 10% kosztów prowincji już mi żadnej różnicy nie zrobi, jeżeli się zamienimy tylko i wyłącznie w tą teokrację, a do tego coraz mniej mi, powiem wam szczerze, brakuje. Mamy prawie 1000 punktów, ale to już raczej pieśń przyszłości. Trzymajcie się, miłego dnia!